Dzisiaj mała przejażdżka 34. Jak już mówiłem, jak już będzie na chodzie, to sprawdzimy też, jaka szybka 34 jest. I jak się okazuje, 5 km na godzinę więcej jedzie. Tak więc 5 km na godzinę, biorąc pod uwagę, że koło 34 cale, a nie 30, to powiedziałbym, że ona taka sama szybka jest jak zwykła 300. Nie jest tu pewnie skrzynia inna, tylko to samo będzie. Tak więc tak to wygląda. Jak na krótkim załączniku zobaczyliście, 35-36 km na godzinę, to tutaj Max to pokazało. Jeżeli chodzi o obroty silnika, trudno powiedzieć, ponieważ obrotomierz tutaj nie chodzi, nawet nie ma możliwości, żeby go podłączyć. Nie wiem, dlaczego to tak tutaj w tym silniku jest, ale nie ma tutaj w ogóle tego wycięcia, gdzie jest ślimak włożony. Tak więc tak to wygląda. 35-36 km na godzinę. W sumie niewiele, myślałem, że troszeczkę więcej pojedzie. Kolega tutaj mówił 50, może i przy jakichś takich dużo wyższych obrotach to by pojechało. Natomiast tutaj te obroty, powiedziałbym, że są podobne do 300. A nawet jeżeli by tutaj podkręcić, to wtedy się tak głośno robi, że to już mija się z celem. Ja myślę, że do takich prac transportowych to wystarczy całkowicie. Tak więc jak tylko będzie okazja, to będziemy używać w transporcie 304. Tyle na dziś. Kolejny test zaliczony. Życzę miłego dnia i na razie, do następnego. Pa!